Na małym takim zebraniu zarządu padł pomysł, żeby wspomóc szpital w Biskupcu. Jakiś tam szybki telefon do komendanta gminnego, później do pana starosty, a zresztą naszego przełożonego prezesa OSP. I padło hasło, była zgoda, ruszyliśmy. Pierwsza zbiórka była do szpitala do Biskupca, to tam w ciągu 3 dni 1000 litrów zebraliśmy. No i później resztę jednostek zaczęła zbierać po takich konsultacjach z zarządem powiatowym, z panią Anią, z panem Tomkiem, i większość jednostek się przyczyniła do zbiórki tych środków czystości wody i no i tyle, tak. No i jakoś tak, no jeszcze chcemy tak podkreślić też, że chcemy zaangażować tą młodzieżową straż. Dużo, dużo pomogła ta młodzieżowa straż pożarna, tak, i no musimy jakoś ich zachęcić. Akcja trwa już jakiś okres czasu. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolajnach wraz z młodzieżową drużyną zainicjowali tę akcję pomocy pacjentom szpitali powiatu olsztyńskiego. Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa ze strony straży wyszła, dlatego że wiemy, jakim w tej chwili trudnym okresie znajduje się i służba zdrowia, i pacjenci w niej przebywający, szczególnie na oddziałach covidowych, czy na oddziałach, które są zamknięte. Nie ma jak gdyby zewnętrznego dostępu do pacjentów i rodziny też mają utrudnione wizyty i pomoc dla swoich rodzin. Strażacy w pierwszym rzucie zawieźli ponad 1000 litrów wody do Biskupca. Natomiast jak zauważyłem, że ta akcja tutaj w Dobrymieście miała bardzo duży odzew, poprosiłem panią dyrektor Anię Karapucką o to, żeby rozpropagować całą akcję na cały powiat. I rzeczywiście w całym powiecie żeśmy zbierali wodę, środki czystości i takie drobne przekąski słodkie dla pacjentów. Rozgłosiliśmy to, może tak, drogą pantoflową, jak to mówią, tak, przez Facebooka i no tak, jakieś zakłady, przedsiębiorstwa, mniejsze, większe. I rodziny, tak? Rodziny, jeden przez drugiego, jest to, mamy świetlice, na przykład tak jak u nas w Smolajnach, mamy świetlice, godziny wytyczone, od której do której zbieramy. No i później umawiamy się z zarządem, zbieramy to wszystko w jedno miejsce i dzielimy na szpitale. 3, w Barszawie, w Biskupcu i w Dobrymieście. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować zarówno za zaangażowanie strażaków ochotników powiatu olsztyńskiego, ale również mieszkańców powiatu olsztyńskiego za taką odpowiedź na tą akcję. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za te dary, za wsparcie, bo to przede wszystkim wsparcie, które pokazuje, jak społeczność lokalna powiatu olsztyńskiego wspiera jednostki medyczne funkcjonujące na terenie powiatu olsztyńskiego. Bardzo dziękuję, chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy brali udział, ale też służbom, bo jak widzę, mamy tutaj Ochotniczą Straż Pożarną, która zbierała, wspomagała, brała taki aktywny udział w zbieraniu dzisiaj tej dostawy. A jest to woda mineralna, woda źródlana, która oczywiście jest potrzebna, bo personel medyczny, który tutaj pracuje w trudnych warunkach, w systemie 12, a czasami 24-godzinnym. I ta woda oczywiście do spożycia jest ważna. Zebraliśmy ponad 5000 litrów wody. Podsumujemy w tej chwili tą akcję. Kilkaset różnego rodzaju środków higieny osobistej, pasty do zębów, szczoteczki, mydła, płyny, szampony, ale również takie właśnie drobne przekąski, ciasteczka i inne rzeczy związane z takim jak gdyby bezpośrednim przebywaniem pacjenta na oddziale. Przypuszczam, że dalej ta akcja będzie trwała, bo jest duże zainteresowanie tym, dużo jest pytań właśnie i dopóki będzie potrzeba, a przypuszczam, że ten wirus tak szybko nie ustanie, będziemy dalej tę akcję prowadzili. Chciałbym również podziękować Wojskom Obrony Terytorialnej za pomoc w przewiezieniu tych wszystkich rzeczy do szpitali. Jest to rzeczywiście taka pomoc bezpośrednia tutaj współpracy pomiędzy strażą a Wojskami Obrony Terytorialnej i bardzo serdecznie żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej dziękuję za tą pomoc, którą udzielili w tej akcji.